Pace bene a tutti. Pokój i dobro wszystkim. Proszę usiąść, nie robić zdjęć. Jesteśmy po Komunii Świętej. Proszę usiąść. Vi do un consiglio. Dam wam radę. Dopo la Santa Comunione. Po świętej komunii, po jej przyjęciu. Il Signore entra nel nostro cuore. Pan wchodzi do naszego serca. E la comunicazione con Lui è in quel momento. I w tym momencie rozpoczyna się nasza komunikacja, nasza rozmowa z Nim. Signore, ti porto via con me. Panie, chcę Cię zabrać ze sobą. Ovunque io vado, gdziekolwiek Signore, pójdę, Panie, proteggimi la mia famiglia. Proszę Cię, żebyś ochronił moją rodzinę. Proteggimi i miei figli. Ochroń moje dzieci. Proteggici, Signore. Ochraniaj nas, Panie. Abbiamo bisogno di Te. Panie, my Ciebie potrzebujemy. Il Signore è presente in ogni istante della nostra vita. Bóg jest obecny cały czas, nieustannie w naszym życiu. Perché siamo figli di Dio. Ponieważ jesteśmy Jego dziećmi. Perché siamo battezzati in Lui. Ponieważ zostaliśmy ochrzczeni. E la testimonianza è di tutti i giorni. A świadectwo mamy dawać każdego dnia. Signore, eccomi. Panie, oto jestem. Ti prego, Signore. Proszę Cię, Panie. Fa che nessuno bestemmi in casa mia. Spraw, aby nikt nie przeklinał w moim domu. Fa che ci amiamo. Spraw, abyśmy się kochali. Signore, ti prego, fa che ci perdoniamo ogni giorno. Panie, proszę Cię, abyśmy sobie przebaczali każdego dnia. Perché noi siamo figli di Dio. Ponieważ jesteśmy Twoimi dziećmi. Noi vogliamo la pace. My pragniemy pokoju. Non la guerra. Nie wojny. Noi vogliamo la grazia e l'amore di Dio. Pragniemy miłości i łaski Bożej. Non tante parole. Nie musimy wiele gadać. Ma una sola parola. Ale tylko jedno słowo. Eccomi, Signore. Oto jestem, Panie. Io sono qua. Ja jestem tutaj. Il Signore dice a noi. Bóg mówi nam. Quando tu sei in confusione. Kiedy jesteś taki z konfuzji. Confusione. Sì. Konfuzji, kiedy masz wątpliwości. Quando ci sentiamo che abbiamo un nervoso forte. Kiedy się czujemy, że jesteśmy wkurzeni, wściekli. Abbandona tutto quello che stai facendo. Zostaw wszystko, co robisz. Vieni. I przyjdź do kościoła. Siediti qua. Usiądź. E chiamami. I wzywaj Boga. Fammi entrare nel tuo cuore. Pozwól Bogu wejść do swego serca. Ti restaurerò io. A Bóg cię odnowi. Ti darò la tranquillità, la serenità. Napełnię cię pokojem, pogodą. Però cercami. Ale szukaj mnie. Chiamami. Wzywaj mnie. Non fare l'indifferente. Nie bądź obojętny względem Boga. Facciamo l'indifferente con Dio noi? Czy my jesteśmy obojętni? Wszystko nam wisi za przeproszeniem względem Boga? Oj, zadaję pytanie. Si, czy po prostu jest nam obojętne? Lo offendiamo il Signore ogni tanto? Czy Boga obrażamy od czasu do czasu? E nella famiglia diciamo che ti voglio bene? A w rodzinie czy sobie wyznajecie miłość, mówicie, że się kochacie, że chcecie pokoju? Sì. Dite sì. No powiedzcie tak. Però quando vi siete sposati qui, che Dio vi ha unito, che cosa avete detto? Co powiedzieliście, jak żeście zawierali związek małżeński, jak was Bóg łączył? Prometto di volerti bene, di amarti e perdonarti finché morte non ci separi. Obiecuję ci miłość i pokój i
to, że się nie... Diglielo. Do momentu, kiedy śmierć nas nie rozłączy. Avete capito? Zrozumieliście? Lo fate? A robicie tak? No, non lo fate. Nie, nie czynicie tak, nie robicie tak. To po co są rozwody? Il Signore dice, prima che il sole tramonti, devi dire che ti voglio bene, facciamo la pace. Bóg mówi, zanim słońce zgaśnie, pojednajcie się ze sobą. Lo dite? Robicie tak? Che ti voglio bene? Mówicie jeden drugiemu, że się kochacie, że go kochasz? Già soffiano, fanno così. No, już jesteście na się nie... E poi si vogliono sposare. Dai, lo dite, sì o no? Czy mówicie tak, robicie tak, czy nie? No. È semplice. Da tanto a tempo da tempo. E invece lo dovete dire. A tak powinniście to czynić, musicie to czynić. È importante. Bo to jest bardzo ważne. Tutti i giorni. Każdego dnia. Non dovete litigarvi e portarvi un muso di cavallo che non vi dovete guardare. No! Nie możecie się kłócić, nie możecie mieć nosów spuszczonych jak koń w owies. Vi dovete guardare negli occhi. Macie patrzeć sobie w oczy. Ti voglio bene. Mówić sobie, że się kochacie, wyznawać sobie miłość. Non è successo niente. Nic się nie stało. Przymrużyć jedno oko. Non è un peccato dire che ti voglio bene. To nie jest grzech, kiedy komuś mówisz, że go kochasz. O che mi presentate la bambina e dite che bella, che bella. Non mi interessa la bambina, mi interessa che voi andate d'accordo. Albo że mi pokażesz dziecko i mówisz, popatrz, jakie ładne dziecko. Mnie nie interesuje dziecko, że jest piękne. Mnie interesuje to, czy wy żyjecie dobrze. Czy między wami jest spokój? L'amore di Dio, la bambina viene in mezzo all'amore, alla tranquillità. Dziecko przychodzi właśnie z miłości wtedy, kiedy jest spokój, dobro. Non che poi vai. A nie, że się po prostu odsuwacie od siebie i wyrzucacie. Non si fa così. Tak się nie robi. Non si fa così. Tak się nie robi. Si apre il cuore. Otwiera się serce. Signore, entra nel mio cuore. Panie, wejdź do mojego serca. Trasformami. Przemień mnie. Non sempre volete avere ragione. La ragione di Dio. Nie chciejcie zawsze mieć racji, bo rację ma Bóg. Dio, noi siamo figli di Dio. My jesteśmy dziećmi Bożymi. E per noi Dio è andato a finire sulla croce. I dla nas Bóg skończył na krzyżu. Noi cosa facciamo per Dio? A my co robimy dla Boga? Niente. Nic. Niente. L'uomo senza Dio, che cos'è? Człowiek bez Boga co znaczy? Ma con Dio? A z Bogiem? L'uomo è sicuro. Jest pewny, jest bezpieczny. L'uomo c'ha la forza e l'amore di Dio. Bóg, człowiek wtedy ma siłę Boga. È vero e falso? To prawda czy fałsz? I ce l'ho con voi, eh? Ok, collaborate un attimino. No, więc teraz... Pure con voi, che mi guardate tutti. Więc teraz trochę współpracujcie z bratem, patrzcie na niego, a on na was i odpowiadajcie na pytania, które zadaje. Il Signore dice... Pan mówi... Perdonate 70 volte 7. Przebaczcie 77 razy, zawsze. È vero e falso? To prawda czy fałsz? Lo fate. A robicie tak? Lo fate voi. Czy wy to robicie? Dovete farlo. Macie tak czynić. Nella semplicità dovete farlo. W prostocie macie tak czynić. Nella tranquillità dei figli di Dio. W spokoju dzieci Bożych. Signore, mi metto nelle tue mani, proteggici. Panie, wkładam się w Twoje ręce, ochroń mnie. Abbiamo bisogno di te, Signore. Panie, potrzebujemy Ciebie.
Fa che non succeda niente nella nostra famiglia. Sprawa, by nic się nie wydarzyło złego w naszej rodzinie. Nel posto dove noi siamo. W miejscu, w którym nie jesteśmy. E qua. No, w miejscu, w którym my jesteśmy. Di chi è questa casa? Czy to jest dom? Questa è la casa di Dio. To jest dom Boga. Ma di chi è? I kto to jest? Kto, kogo to należy? Ti hanno detto? Co powiedzieliście? Bo ja też nie słyszę. Co mam mu przetłumaczyć? Voglio capire cosa hanno detto. Co? Che dipende, cioè, da Dio. È la casa nostra. A to jest nasz dom. Non la casa di Dio, perché questa è la casa di Dio, ma è casa nostra. To jest dom Boży, ale to jest nasz dom. Non la casa della famiglia, questa è la casa nostra, è la casa di Dio. To nie jest dom rodziny, to jest nasz dom Boży. Perché qui dentro voi siete stati battezzati. Ponieważ wy tutaj w środku, we wnętrzu tej świątyni zostaliście ochrzczeni. È vero e falso. Prawda czy fałsz? È vero. Siete stati sposati qui dentro. Tutaj przyjmowaliście sakrament małżeństwa, tak? Tak. Siete stati cresimati. Tutaj przyjmowaliście bierzmowanie, tak? Bravi. Siete felici? Czy jesteście szczęśliwi z tego powodu? E questa è la casa di Dio. I to jest dom Boga. Perché nel momento in cui anche noi quando ce ne andremo, momencie, è la quinta lettera, powiedz, w momencie kiedy my będziemy musieli stąd odchodzić, to jest piąty list, incontreremo Dio qui dentro. Tutaj spotkamy Boga. Perché la casa della casa di Dio, ritorneremo a Dio. Ponieważ z tego miejsca, jak nas tu przyniosą, będziemy wracać do Boga. E noi dobbiamo essere testimoni di fede. A my mamy być świadkami wiary. Non dobbiamo avere paura. Nie mamy się czego bać. Ti puoi allontanare dalla chiesa finché ti pare e piace. Ty możesz odejść, oddalić się od kościoła, dopóki ci się tak wydaje, że jest dobrze. Però prima o poi qui ritorneremo. Ale prędzej czy później tutaj się powróci. Vuoi o non vuoi. Czy chcesz, czy nie chcesz, tu cię przyniosą. Ateo o non ateo. Ateista czy nie ateista. Qui ci incontreremo con Dio. Tu spotkamy się z Bogiem. E il cuore lo dobbiamo aprire già da adesso. I to serce nas, to spotkanie z Bogiem musimy już teraz mieć otwarte. Signore, Panie, non abbandonare la mia famiglia. Nie opuszczaj mojej rodziny. Ho bisogno di te, Signore. Panie, potrzebuję Ciebie. Ti prego, Signore. Panie, proszę Cię. Proteggimi la mia famiglia. Ochroń moją rodzinę. Proteggimi mio marito che bestemmia. Ochroń mojego męża, który przeklina. Ti prego, Signore. Proszę Cię, Panie. Entra in casa mia. Wejdź do mego domu. Perché noi abbiamo fame e sete d'amor tuo. Ponieważ my mamy pragnienie i pragnienie picia, jedzenia Twojej miłości. Diceva Santa Bernadetta di Lourdes. Święta Bernadetta z Lourdes mówiła, kiedy miała go opuścić, kiedy wjeżdżała do klasztoru. Il giorno che lei doveva entrare in convento. W dniu, kiedy miała wstąpić do zakonu. La storia di lei, penso che la sapete. Mam nadzieję, że znacie historię Bernadetki z Lourdes. Era una grotta. To było wszystko w grocie. Dove appariva la Madonna. Gdzie Matka Boża się objawiała. Ieri era festa della regina in Polonia. Wczoraj mieliście święto królowej Polski. Ma Santa Bernadetta. Ale święta Bernadetka. Non c'ho nessuna foto. Nie miała żadnego zdjęcia, nie mogła zrobić żadnego zdjęcia. Però guardandovi a tutti. Ale patrząc na wszystkich. Vi porto nel mio cuore.
Zaniosę was w swoim sercu. Nelle mie preghiere. W moich modlitwach. E vi invito a tutti voi. I was wszystkich wzywam. Di pregare 10 minuti al giorno. Abyście 10 minut dziennie modlili się. Per tutti i bambini ammalati che si trovano negli ospedali. W intencji wszystkich chorych dzieci. Tych, które znajdują się w szpitalach. Nelle rianimazioni. W salach reanimacyjnych, w oddziałach reanimacji. Per tutte quelle famiglie che hanno bisogno di preghiere. W intencji tych wszystkich rodzin, które potrzebują modlitwy. Per tutte quelle famiglie che sono lontane della fede. Za wszystkie te rodziny, które są daleko od wiary. E per tutte quelle persone che sono sole. I za te wszystkie osoby, które są same. 10 minuti sono pochi o sono tante? 10 minut to dużo czy mało? Oh, bravo. Allora dobbiamo pregare per tutti. Dlatego mamy się modlić za wszystkich. Io pregherò per tutti voi. Ja będę modlił się za was wszystkich. E voi dovete pregare per tutte le persone che non conosciamo. A wy macie się modlić za te wszystkie osoby, których nie znacie. 10 minuti. 10 minut. Non di più. Nie więcej. È quello che vi voglio mettere nel vostro cuore, questa lampadina sull'altare, accesa. To chcę wam włożyć w wasze serca, żebyście mieli go, to światło oświecone, zaświecone w waszym sercu, tak jak jest świeca przy ołtarzu. Accenderla nel nostro cuore è importante. Zaświecić ją w naszym sercu to jest bardzo ważne. Dentro tutte le famiglie. We wszystkich rodzinach. Abbiamo tanti problemi. W każdej rodzinie, we wszystkich rodzinach można powiedzieć, są problemy. Problemi uno diverso dalle altre. Jedno inne od drugiego. Malattie uno diverso dalle altre. Choroba jedna od, inna od drugiej. Mettiamoli nelle mani di Dio. I wszystko to złóżmy w ręce Boga. Offriamoli a Dio. Oddajmy to, ofiarujmy to Bogu. Non dobbiamo andare in confusione. Nie możemy się tym zniechęcać i mieć wątpliwości, zamieszanie. Ma dovete rimanere calmi. Ale musicie być spokojni, mimo tych trudności. Signore, ti prego. Modlić się, Panie, proszę Cię. Prima che arriva il medico. Zanim przyjdzie lekarz, intervieni tu. Ty zainterweniuj w tej mojej chorobie. Ti prego, Signore. Proszę Cię, Panie, Ty się tym zajmij. Pregate. Módlcie się. Non vi stancate. Nie męczcie się, nie zniechęcajcie się. La preghiera a tu per tu con Dio. Modlitwa sam na sam z Bogiem. E tante cose cambiano. I bardzo wiele rzeczy się zmieni. Io vi porto nel mio cuore. Ja was będę niósł w swoim sercu. E vi offro al Signore come questi fiori belli. I będę was ofiarował, składał Bogu te, jak te piękne kwiaty, które tu widzicie. Così anche voi. Tak samo i wy. Non dovete arrabbiarvi. Nie powinniście się złościć. Non dovete avere dei musoni. Nie możecie robić takich min, mieć takich smutnych twarzy, posępnych. Ma la dolcezza. Ale słodycz. Ti voglio bene. Kochać, mówić tym osobom, okazywać miłość. Facciamo la pace. Jednać się, być człowiekiem pokoju. Ricominciamo. Zaczynać od nowa. Possiamo avere mille problemi. Możemy mieć tysiące problemów. Sapete qual è la confusione? A wiecie, co to sprawia zamieszanie? Co to jest zamieszanie? Che non si riesce a capire. Którego nie można zrozumieć. Perché si urla insieme. Ponieważ wszyscy na wszystkich krzyczą. Ma se fate sfogare, uno di voi si sfoga. A jeżeli po prostu jeden z was przestanie. E lo ascoltate. I zacznie słuchać. Non dategli una risposta. Nie musicie dawać od razu odpowiedzi. Non è successo niente. Ale powiedzieć, nic się nie stało. Prendi un caffè. Daj, wypijemy kawę. Ja. I idziemy. Ja. Idziemy. Andiamo in chiesa. Idziemy do kościoła. Facciamo due passi.
pójdziemy na spacer. E parliamo col prete. I porozmawiajmy z księdzem o tym. Parliamo. Ale rozmawiajmy. Parliamo delle arrabbiature. Porozmawiajmy o tych wściekłościach, które nas ogarniają. Parliamo di tante cose. Mówmy o tym wszystkim, co nas irytuje, co w nas jest. Che il pastore al momento opportuno ci dà quella risposta giusta. A ksiądz kapłan w odpowiednim momencie da nam dobrą odpowiedź. Odpowiednią. Tą, na którą czekamy. Pace e bene a tutti voi. Pokój i dobro z całego mojego serca dla was wszystkich.